Cześć kochani, witam Was, Wasz Soul Voice. Dzisiaj kontynuujemy temat dotyczący postu Daniela. Chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat autofagii w czasie tegoż postu, czyli o mechanizmie samonaprawy, kochani. Generalnie nasz organizm składa się z bilionów komórek, które budują struktury tkanek i organów. Każda komórka natomiast ma w jądrze komórkowym kod genetyczny, czyli dokładny zapis funkcji, podziałów i długości życia. W ludzkim organizmie wciąż przeplatają się dwa przeciwstawne procesy. Z jednej strony jest to obumieranie i starzenie się komórek, zwane katabolizmem, a z drugiej powstawanie nowych komórek, zwane anabolizmem. Natomiast komórka po dokonaniu pewnej liczby podziałów ulega apoptozie, czyli zaprogramowanej śmierci. Proces ten, choć wydaje się przerażający, jest niezbędny do utrzymania dobrego zdrowia, ponieważ w miejsce obumarłych komórek powstają nowe i zdrowe komórki. W ten sposób odmładzamy się, kochani. O utrzymaniu zdrowia decyduje równowaga tych procesów. Komórki potrzebują do życia energii, składników odżywczych, wody. Życie komórek można porównać do funkcjonowania społeczeństwa, które zależy nie tylko od dowozu żywności, ale także od efektywnego oczyszczenia ścieków i prawidłowego zarządzania odpadkami. Na tym przykładzie można pokazać, że pewne ograniczenia, które mają wystąpić w przypadku na przykład strajku w branży spożywczej, wówczas jesteśmy zmuszeni do pozostania w domu i zjadania zapasów z zamrażarki i spiżarki, dzięki czemu możemy przeżyć przez pewien okres. Analogiczne procesy odbywają się w naszych komórkach podczas postu, czyli ograniczonego dowozu niezbędnych składników odżywczych. Wówczas komórki są zmuszane do zjadania tego, co jest dla nich dostępne. Ten proces nazywa się autofagią. Sam termin pochodzi od greckiego wyrażenia autophagi, co oznacza samozjadanie, w którym zamiast zbicia całej komórki apoptozy można usunąć i wymienić uszkodzone struktury wewnątrzkomórkowe. Przełomem i raczej przełomowym wydarzeniem w dziedzinie autofagii na poście było przyznanie w 2016 roku Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny Japończykowi Yoshinorimu Ohsumemu, jeśli to dobrze wymawiam. Odkrył on i wyjaśnił mechanizmy leżące w podłożu autofagii w czasie głodówki. Ten proces polega na trawieniu starych, uszkodzonych lub obumarłych własnych organeli wewnątrzkomórkowych, z których odbudowywane są nowe, młode i pełnosprawne struktury komórkowe. W procesie autofagii wszystkie zbędne elementy wewnątrzkomórkowe zostają otoczone specjalną błoną, a następnie, kochani, przetransportowane do stacji rozkładających je enzymatycznie, zwanych lizosomami. Produkty rozkładu są kierowane z powrotem do cytoplazmy, gdzie mogą być na nowo odzyskiwane i używane do budowy komórki, czyli taki proces recyklingu. Yoshino Ohsumi zidentyfikował również geny niezbędne do autofagii, wykorzystując w tym celu drożdże piekarskie, i wykazał, że podobne mechanizmy zachodzą w ludzkich komórkach także. Co za tym idzie, post aktywuje właśnie autofagię. Autofagia jest z kolei procesem zachodzącym także w zdrowych komórkach, nie tylko podczas postu, kochani. Zdolności te wykazują wszystkie zdrowe komórki.
jest to mechanizm usuwania niepotrzebnych komórek, a raczej ich komponentów, które są odpowiedzialne za objawy starzenia się, analogicznie do sprzątania śmieci, no niech będzie. Post pozwala przywrócić tę funkcję w komórkach, w których ten proces został zaburzony. Zatem każdy rodzaj postu, który aktywuje procesy autofagii, przyczynia się do odmładzania organizmu i jego regeneracji. Wszelkie restrykcje kaloryczne są uznanym czynnikiem przedłużającym życie. Należy do nich również dieta warzywno-owocowa właśnie dr Ewy Dąbrowskiej. Moi kochani, jak już wiemy, co to jest to zjawisko autofagii, które występuje w różnego rodzaju postach, jak i również w poście Daniela, chciałabym jeszcze przytoczyć jedną bardzo ważną rzecz dotyczącą tegoż postu, że należy pamiętać, żeby pić naprawdę dużo wody. No niekoniecznie już nawet na poście, ale w szczególności i bardzo dobrze, jeśli będzie z domieszką magnezu. O tym już wcześniej wspominałam. Dlaczego? Otóż, kochani, oto kilka z niektórych faktów, dla których woda jest naprawdę cenna w naszym organizmie. Mianowicie mózg. Tkanka mózgu bowiem składa się, kochani, z 85% wody. Jeśli nie otrzymujesz wystarczającej ilości wody, to niestety twój mózg może zauważyć skutki w postaci bólu głowy, słabej koncentracji, osłabienia pamięci, krótkotrwałej. Badania wykazały, że zdolności koncentracji spadają progresywnie, jeśli dana osoba na przykład jest narażona na niedobór wody wynoszący zaledwie od 1-2%. Jeśli chodzi o krew, to składa się ona z 95%, kochani, z wody. Woda transportuje niezbędne składniki odżywcze do komórek ciała i usuwa z nich pozostałości przemiany materii. Jeśli brakuje wody w organizmie, mechanizm regulujący ciśnienie krwi nie będzie działał poprawnie. Może to prowadzić do zwiększenia albo obniżenia z kolei ciśnienia krwi. I jeszcze kolejny przykład, jak na przykład nasza skóra. Nasza skóra, moi drodzy, składa się z 70% z wody. Każdego dnia tracimy część wody przez parowanie skóry. Różne czynniki zewnętrzne, tak jak na przykład środowisko, w którym żyjemy, ogrzewanie, klimatyzacja, no, również niska wilgotność powietrza, czy też mydło i inne środki czyszczące, mogą również zniszczyć wierzchnią warstwę naszej skóry, a tym samym zmniejszyć zdolności skóry do utrzymywania wilgotności. Jeśli będziemy pić zbyt mało wody, nasza skóra stanie się sucha. Co do kości, nie wiem, czy wiecie, że zawierają one 22% wody. To właśnie woda zapewnia płynne ruchy w stawach waszych. Chrząstka stawowa zawiera wodę niezbędną do smarowania stawów podczas naszego ruchu. Przy odpowiedniej ilości płynów w ciele powierzchnie połączeń przesuwają się gładko względem siebie. Natomiast brak wody może skutkować niszczeniem miękkich warstw w powierzchni stawowej i powodować ból, a nawet wywoływać stany zapalne stawów. Serce. Kochani, właśnie serce składa się, jak myślicie, z ilu procent wody? 77% wody. Badania kliniczne bowiem wykazały, że odpowiednie zaopatrzenie w wodę może poprawić czynność tego organu i zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób kardiologicznych. Czyż to nie wspaniałe? Dlatego chciałabym Wam uświadomić, że woda jest bardzo ważna i picie wody jest również bardzo ważne. A żeby lepiej się wchłaniała, można dodać szczyptę soli himalajskiej i taką szklaneczkę albo pół szklaneczki od czasu do czasu sobie popić między, powiedzmy, przerwami lub najpierw soczek, później trochę wody, później jakaś herbatka ziołowa i nawet nie zauważymy, kiedy minie nasze 60 dni postu. Wow!
Oczywiście, to tak sobie poabstrahowałam trochę. No. Nawet 3 dni postu to już będzie sukces. Słuchajcie, nie przejmujcie się, naprawdę. Zróbcie sobie tylko, bardzo was proszę, realne założenia. Realne założenia, co mam na myśli, to nie od razu 60 dni, jeśli naprawdę nie odżywialiście się zdrowo, będzie wam bardzo ciężko. Zróbcie 30, zróbcie 10. Zróbcie 5. Wszystko, co zrobicie dla siebie i dla swojego ciała, dla swojego organizmu, dla swojego zdrowia, to już jest duży sukces, że w ogóle chcecie cokolwiek zrobić, że macie już taką świadomość na tak wysokim poziomie, żeby zrozumieć, że no niestety w dzisiejszych czasach podstawą wszystkiego jest wyżywienie, czyli jedzenie. Jeśli jest ono niedobre, no to nie oczekujmy, że będziemy zdrowi, no bo nie będziemy, no taka jest prawda. Więc żeby ratować to nasze zdrowie, żeby przedłużyć sobie to nasze życie, bo przecież życie mamy tylko jedno w danej postaci oczywiście, prawda? Ja tam już nie wspominam o reinkarnacjach, czy tam ponownym powracaniu, bo ktoś może wierzyć, ktoś może nie wierzyć. To już jest pojęcie względne, ale chodzi o to, żeby przetrwać na tej planecie Ziemi, skoro było nam dane podziękować Stwórcy czy tam energii Wszechświata za to, że w ogóle istniejemy jako ludzie, jako gatunek ludzki, najwspanialszy, najpotężniejszy, najcudowniejszy okaz życia na tej planecie, moi drodzy. Więc ja uważam, że życie jest tak cenne, że warto o niego walczyć. Więc jeśli mamy jakieś choroby, jeśli mamy jakieś problemy z chorobami, czy też stanami zapalnymi, cokolwiek, spróbujmy się zmobilizować i zrobić sobie taki post. Ja nie mówię już, żeby później zostać nawet na diecie, bo to jest dla nielicznych. Ale oczywiście wierzę, że znajdą się tacy, którzy tak zrobią, jak ja na przykład, i jestem bardzo z tego zadowolona. Czuję się dużo lepiej, naprawdę nie mam już tego problemu, jeśli chodzi o głód, który miałam na początku, zaczynając post, przyznaję. Pierwszy tydzień dla mnie był straszny. I ja jestem wegetarianką, nie miałam problemu z odstawieniem mięsa, bo go nie jem. Nie palę papierosów, kochani, więc nie miałam problemu z odstawieniem chwilowo podczas postu tak zwanego palenia. Więc mi się wydawało, że ja naprawdę dam sobie dużo lepiej radę, ale początki były dla mnie bardzo ciężkie, dlatego ja z pełną świadomością rozumiem każdego z was, jeśli nie odżywacie się zdrowo, jecie dużo słodyczy, czy mieliście po prostu dużo cukru w organizmie, nagle jego braki mogą spowodować, no niestety, różnego rodzaju problemy i możecie być również nerwowi, ale na to musicie się przygotować. Mimo wszystko uważam, że warto zaryzykować, warto spróbować, warto być zdrowym, warto zacząć nowe życie z nową ideą, czy też z nowym pomysłem na życie. I z nową formą życia, jaką są warzywa i owoce, o których często naprawdę zapominamy. No to na tyle, kochani. Mam nadzieję, że coś nowego wprowadziłam do tematu lub odpowiedziałam na jakieś pytania, które w waszych głowach zaistniały. Posłuchajcie również innych moich wypowiedzi na temat postu Daniela, więc dowiecie się bardzo dużo, a resztę to niestety musicie sami znaleźć w internecie lub poszukać z książek. Trzymam kciuki, przygotujcie się przed postem, nie róbcie nic na łapu-capu, a na pewno wszystko będzie fajnie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa, cześć, kochani.